dzisiejszych szkółkowieściach. Zapraszam Was teraz do Gabrysi, która pokaże Wam bardzo ciekawe rzeczy. Hej dzieciaki! Dziś spotkałam pana, który pracuje w piekarni. Tak. Pracowałem w piekarni 39 lat. I teraz mam w domu u siebie taką też taką mini piekarenkę dla siebie. Że chleba nie muszę kupić i coś wyprodukuję dla siebie, a jak coś mam więcej, to sprzedam, nie? Proszę nam powiedzieć, jak się robi chleb? Prawdziwy chlebek się robi na zakwasie. Podstawa chlebka to jest zakwas. Można robić mieszany chlebek na zakwasie z dodatkiem drożdży lub można robić też chlebek na samym drożdżach. To jest jako pszenne, pieczywo jako bułeczka. A tu jest chlebek na zakwasie prawdziwym. Tak to wygląda. A co się stanie, jak się nie doda zakwasu lub drożdży? Nie da rady z tego chlebka zrobić. Z tej mąki samej i wody chleba nie będzie. Musi być zakwas. To jest fundament pieczywa, chleba. A jak pan doda te drożdże i zakwas, to co się dzieje? Najpierw daję zakwas, dodaję, dozuję mąkę z wodą i dodatek soli. Sól musi być dodawana jako do chleba, do smaku i też ona dwie funkcje spełnia. Wstrzymuje fermentację. Sól i ten chlebek jest taki nierozlany. On jest ładnie rośnie wysoki, nie? Robimy ciasto. Mniej więcej 10 minut trzeba mieszać. W takim kociołku. To jest taki kociołek, taka maszyna i 10 minut. Po wymieszaniu formujemy. Na takim stole dzielimy to na takie kęsy i formujemy. Później dodajemy do takich foremek. Takie foremki lub koszyczki. Do takich koszyczków dajemy, to ten chlebek jest w tych koszyczkach, a ten chlebek do takich foremek. No i on później mniej więcej godzinkę musi rosnąć. Jak urośnie, dajemy go do pieca. Piecek mam taki tradycyjny jeszcze 100 lat do tyłu. Także łopata taka jeszcze tradycyjna. Wow. I chlebek wyrzucamy na tą łopatę i wsadzamy do środka do pieca. Jest taki piecyk. Tu zaraz rozświecimy, może będzie coś więcej widać. Tak. I taki chlebek na łopatę wkładamy, tylko że ciasto i wkładamy go sobie do pieca. Tak samo to jest taka bułeczka. Też ją wsadzamy do pieca, tylko że to jest ciasto i później mniej więcej taka bułeczka pół godziny jest w piecu, a taki mały chlebek też pół godziny, a ten około 50 minut. Taki większy, to w zależności od wielkości pieczywa, tego chlebka dużego, nie? Jak jest czym większy, to musi być dłużej w piecu, nie? A pan dozuje to? Tak. I teraz pan dozuje tą mąkę i to tylko że to musi być nie suche, bo później są te grudki takie. Musi być to ciasto takie, że te 3 godziny musi naciągnąć tą wodą, żeby to nie było, bo później w chlebie by były takie bryłki. Jak słonecznik by spotkała, to samo to też. To się nie zrobi miękkie, nie? Tylko widzisz, to jest takie twarde, nie? A zaraz chlebek wyciągniemy też i zaraz będziemy mieli gorący chlebek z pieca. Jemu to wystarczy, bo 5 minut było. Teraz może sobie zobaczyć, jak to będzie smakowało inaczej. Mogę dotknąć? Tak, to jest dla Was. To się już upiekło teraz. I to... ciepłe. Bardzo. Produkcja udana. Dziękuję, że Pan nam to wszystko pokazał. I przesunąłeś mi jakiś pomysł. Proszę bardzo.
Jak tego będziesz kiedyś przejeżdżać, na taki gorący, fajny chlebek możesz wstąpić. W poniedziałek nieraz robię, to zapraszam jak najbardziej. Masz rację, Gabrysia. Mnie ta wizyta w piekarni też zainspirowała. Zobaczcie do czego. W poprzednim odcinku mówiliśmy o drzewie i o tym, że jeśli drzewo ma solidne korzenie, wtedy może stabilnie stać i się nie przewróci. Dziś chciałabym Wam pokazać dwa drzewa. To drzewo, ale ten maleńki patyczek z paroma gałązkami to też drzewo. Niestety, to jest młodziutkie drzewko. Żeby mogło wydać pierwsze owoce, pierwsze śliwki, potrzeba wiele czasu, aby drzewo mogło urosnąć. Potrzeba słońca, które będzie świecić, dodawać energii temu drzewu. Potrzeba wody, deszczu, który będzie to drzewo podlewał. I jeśli zajdą te wszystkie procesy, wtedy kiedyś to maleńkie drzewko stanie się takim drzewem. Drzewem, które latem wydaje piękne, dorodne śliwki, dorodne owoce. To chleb, ale to też chleb. Wiecie, jaka jest różnica? Do tego chleba dodano zakwas, aby mógł wyrosnąć. Ten chleb to jedynie woda i mąka. Dlatego jest tak cienki i nie wyrósł. Jak myślicie, którym z tych dwóch chlebów szybciej napełnimy swój brzuch? Oczywiście tym. Jest pulchny, smaczny. Można posmarować go masłem, położyć na nim żółty ser albo szyneczkę. I taką kromką spokojnie możemy się najeść. Drzewo, które rośnie, może wydawać dobre owoce. Chleb, który rośnie, może nas nasycić, może napełnić nasz brzuch, żebyśmy nie byli głodni. Czy tak samo może być w życiu chrześcijanina? Chrześcijanin, człowiek, który pielęgnuje swoją wiarę, który każdego dnia dba o to, żeby mieć dobrą relację z Panem Bogiem, jak z dobrym tatą albo z przyjacielem, może rosnąć duchowo, aby wydawać dobre owoce. Czy ty każdego dnia troszczysz się o to, żeby nie tylko rosło twoje ciało, ale aby wzrastać także duchowo? Aby wydawać dobre owoce w odpowiednim czasie? To bardzo dobre porównanie, ale jestem ciekawy, czy o tym pisze też Biblia? Tak, Samuelu. Wyobraź sobie, że Biblia podaje dokładnie ten sam przykład, który dziś już słyszeliśmy. Mówi o tym, że jeżeli do ciasta dodamy zakwas, wtedy powstanie z niego pulchny i smakowity chleb. Posłuchajcie, jak jest to napisane w Ewangelii Mateusza. Ewangelista Mateusz w 13 rozdziale, w 33 wierszu opowiada przypowieść, którą powiedział Pan Jezus. Mówi, że pewna kobieta wzięła zaczyn, inaczej nazywany zakwasem, który dodała do 3 miar mąki. Mimo to, że mąki było dużo więcej niż zakwasu, całe ciasto zakwasiło się, czyli całe ciasto zaczęło rosnąć. Jak Pan Jezus tłumaczy tę przypowieść? Mówi, że kiedy człowiek przyjmuje Boże Królestwo, jego życie staje się bardzo bogate. Człowiek może wzrastać, może rosnąć w wierze, jak ciasto rośnie pod wpływem zaczynu. Wystarczy mały kawałek drożdży,
albo odrobina zakwasu, żeby wyrósł ogromny bochen chleba. Biblia mówi nam, że wystarczy wiara jak maleńkie ziarenko gorczycy, które jest najmniejsze spośród wszystkich nasion, aby móc przenosić góry. Jest inna historia w Bożym Słowie o chlebie, która pokazuje właśnie, jak wiara może wpłynąć na wzrost, na ilość chleba. Posłuchajcie, co Pan Jezus pokazał. Pewien chłopiec usłyszał o Jezusie. Chciał iść z tłumem i sam zobaczyć Pana Jezusa, nauczyciela, mistrza. W przeciwieństwie do większości ludzi zabrał ze sobą trochę jedzenia. Być może jego mama przygotowała to dla niego na ten posiłek. Tego nie wiemy. Jezus wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. Rozejrzał się i zobaczył, że wielki tłum zbliża się do niego. Ludzie zastanawiali się, co teraz zrobi. Ponieważ tłum był wielki, wszyscy starali się mieć dobry widok na Jezusa. Być może ten chłopak chciał wspiąć się na drzewo, aby zobaczyć, co się dzieje. Może nawet pomógł mu jeden z uczniów Jezusa, Andrzej. Mogło tak być. Było już późno. Chłopak był głodny. Pozostali ludzie również odczuwali głód. W przeciwieństwie do innych, chłopak miał jedzenie. Jezus powiedział do jednego ze swoich uczniów, do Filipa: gdzie kupimy chleb, aby oni mogli się najeść? Zdziwiony Filip odpowiedział, że nie ma możliwości zakupienia tyle jedzenia, aby wszystkich nakarmić. Wtedy jeden z jego uczniów, Andrzej, powiedział do Jezusa: jest tu pewien chłopiec, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu ludzi, którzy tutaj przyszli? Jezus powiedział: każcie ludziom usiąść. Uczniowie byli bardzo zdziwieni. Chyba troszkę brakowało im wiary w to, że Jezus może sprawić, że wszyscy będą nakarmieni, że wszyscy będą czuli się najedzeni. Czy potrafisz sobie wyobrazić, co oznaczało poproszenie tego chłopca o jedzenie? Biblia nie mówi nam, że się zezłościł, nie mówi nam też, że zapłacono mu za ten pokarm. Możemy więc założyć, że chłopiec był gotów go podarować, ponieważ to sam Jezus go o to poprosił. Nie zastanawiał się, czy 5 chlebów to zbyt mało, aby nakarmić tak dużą rzeszę ludzi. Po prostu uwierzył Jezusowi. Miał wiarę. Wiarę, której być może zabrakło uczniom w tym momencie. Jezus wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, podziękował Bogu, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie całej rzeszy ludzi. Wszyscy mieli co jeść i wszyscy najedli się do syta. Potem Jezus powiedział uczniom: zbierzcie pozostałe resztki, aby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili jeszcze 12 koszy resztkami. Jezus nakarmił wszystkich zebranych. Wykorzystał dar chłopca, aby pobłogosławić 1000. Chłopiec uwierzył w to,
że jego 5 chlebów w rękach Jezusa może urosnąć do takiej ilości, jaka jest potrzebna, aby nakarmić 5000 mężczyzn. Jeśli my będziemy ufać Panu Jezusowi, każdego dnia będziemy duchowo wzrastać. Zaufaj Panu Jezusowi. Wtedy będziesz mógł albo będziesz mogła wydawać dobre owoce. A teraz zapraszam Was do warsztatu Cieśli Józefa. Zobaczymy, co teraz będziemy robić. W poprzednim warsztacie Cieśli Józefa robiliśmy drzewo, dlatego że człowiek jest jak drzewo, które jeśli ma dobre korzenie, to jest stabilne. Więc człowiek, który ma dobre korzenie, który czerpie swoją mądrość i swoją wiarę z Biblii, jest człowiekiem, który może solidnie stać, który solidnie trwa przy Panu Bogu. Dzisiaj dowiedzieliście się o tym, że jeśli drzewo ma dobre korzenie, to może też wzrastać. A jeśli drzewo wzrasta, to kiedyś wyda dobre owoce. Jeśli nie wzrastamy, nie będziemy mogli wydawać dobrych owoców. Dzisiaj w komplecie do mojego zeszłomiesięcznego drzewa chciałabym Wam zaproponować zrobienie takiego ludzika, który będzie Wam przypominał o wzroście. Mówiłam Wam o tym, że będziemy robić za każdym razem coś z drewna. Dziś głównym bohaterem naszej pracy plastycznej jest drewniana kulka. Więc przygotujcie sobie taką drewnianą kulkę, kupicie ją albo w pasmanterii, albo w jakichś sklepach kreatywnych. Do tego wybierzcie się koniecznie z rodzicami na spacer i poszukajcie czapeczkę od żołędzia, która będzie pasować rozmiarem do Waszej kuleczki. Rozpoczniemy od tego, że na kuleczce cienkopisem narysujemy oczka. Ja zawsze rysuję takie zamknięte oczy, bo one są najłatwiejsze, ale możecie narysować takie, jakie Wam się podobają. O, oczy już są, ale u mnie to jest dziewczynka, więc ja jej domaluję jeszcze rzęsy. A zamiast noska i buzi narysuję jej serduszko. O, no to już mamy twarzyczkę. Teraz potrzebujemy sukienkę. Na sukienkę potrzebujemy liście. Możecie wziąć albo liście klonu, takie jak ja mam w moim drzewie, a ja tutaj znalazłam jakieś liście takiego pnącza, które rośnie u mnie w ogrodzie. Zbieramy kilka takich listeczków. O, co jest ważne, Wasza kulka musi mieć dziurkę. Więc to są kulki, z których się robi na przykład korale. Bo jeśli nie będzie dziurki, ciężko będzie nam zainstalować sukienkę. Do dolnej dziurki wkładamy liście. O, proszę bardzo. I teraz róbcie tą pracę razem z kimś dorosłym, bo potrzebujemy do niej pistolet, który klei nam na gorąco, więc podklejamy te liście tutaj troszeczkę, tak dookoła, żeby sukienka nam nie wypadła. A na górę przyklejamy czapeczkę i również robimy to klejem na gorąco. Mój ludzik jest już prawie gotowy. Do takiego ludzika można też przymocować sznureczek. Do tego potrzebna jest nitka. Im cieńsza, tym lepsza, bo wtedy jej nie widać. A świetnie się sprawdza, kiedy na przykład chcemy umocować naszą dziewczynkę przy drzewie. I teraz ona sobie po prostu siedzi. O, druga sobie odpoczywa tutaj pod drzewem. I teraz nasze drzewo jest już bogatsze o naszych bohaterów. Macie jeszcze drzewo, które zrobiliśmy miesiąc temu? Jeśli nie, to możecie bez problemu zrobić nowe. I będziecie mieć i drzewo, i postacie, które będą przypominać nam, że mamy wzrastać,
mamy wzrastać, czytając Boże Słowo, modląc się, mając relacje z Panem Bogiem. Życzę Wam dobrych prac plastycznych, dobrej zabawy razem z rodzicami albo ze starszym rodzeństwem i do zobaczenia znów. Cześć! Moment, jakie do widzenia? Nic nie powiem o tym czasie, co się dzisiaj zaczyna? Rozpoczynamy Adwent. Chciałabym zachęcić Was do tego, abyście wykonali własnoręczny kalendarz adwentowy. Kalendarz, który pomoże budować Waszą wiarę, który pomoże Wam każdego dnia wzrastać. Kalendarz został wykonany ze słomianego ringu, który owinęłam taką girlandą ze sztucznego igliwia i wykorzystałam tutaj 24 pudełka po zapałkach. Do każdego pudełeczka możecie włożyć werset biblijny, który będziecie potem wyciągać w odpowiednie dni grudnia, czytać. Możecie nad tym Słowem Bożym pomyśleć, zastanowić się, co to Słowo chce danego dnia do Was powiedzieć. Zachęcam Was do wykonywania kalendarzy adwentowych, które nie będą tylko zbiorem słodyczy, ale które będą pomagać Wam budować Waszą wiarę i Waszą relację z Panem Bogiem. No to ja rozumiem. Zachęcam Was do zrobienia takiego kalendarza adwentowego. No i myślę, że to już koniec.